okresie ferii zimowych należy pamiętać przede wszystkim o bezpieczeństwie na drodze. Ponieważ część z nas wyruszy na zimowy wypoczynek, na drogach będzie panował wzmożony ruch. Policja apeluje, aby przestrzegać najważniejszych zasad, które pomogą bezpiecznie dotrzeć do celu. Ograniczyli prędkość, zapinali pasy bezpieczeństwa, dostosowali tak naprawdę jazdę do warunków panujących na drodze. A co najważniejsze, sprawdzili pojazd przed podróżą. Policja apeluje również do pieszych, aby podczas poruszania się stosowali zasadę ograniczonego zaufania, a ze względu na coraz wcześniej zapadający zmrok nosili elementy odblaskowe. W okresie, w którym temperatury spadają znacznie poniżej zera, należy również pamiętać o osobach, które szczególnie narażone są na wychłodzenie. Apelujemy i prosimy Państwa, jeżeli jest sytuacja, która budzi Wasze podejrzenie, która budzi Wasz niepokój, bardzo prosimy o wykonanie telefonu na numer 112, aby właściwe służby mogły przyjechać i udzielić właściwego wsparcia i pomocy. Ferie zimowe to również okres, w którym dużo osób spędza czas wolny na łyżwach. Ratownicy SL WOPR przestrzegają, aby nie wchodzić na taflę lodu na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Każdy niezbadany obiekt, taki jak my mamy z tyłu, który nie jest dopuszczony do ruchu pieszego, należy omijać. Tuż obok, tak pani aspirant powiedziała wcześniej, mamy lodowisko, które jest oznaczone, ma swoje służby, ma wypożyczalnie i korzystajmy tylko i wyłącznie z takich właśnie walorów zimy. W piątek, 12 stycznia, na Zalewie Borki ratownicy zaprezentowali najmłodszym techniki ratownictwa lodowego. W trakcie wydarzenia odbyła się symulacja akcji ratunkowej, podczas której została udzielona pomoc osobie znajdującej się w wodzie. Zaprezentowane zostały także działania, które muszą zostać podjęte wobec takiej osoby tuż po wydostaniu się z wody. Zaprezentujemy, jak wykonać tak zwane samoratowanie, jak udzielić pomocy za pomocą tutaj podręcznych metod, jak również pokażemy, jak my profesjonaliści możemy wykonywać tą akcję ratunkową. Wraz z rozpoczęciem ferii zimowych startuje również ogólnopolska kampania pod nazwą Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku, która jest poświęcona bezpieczeństwu osób przebywających w górach i korzystających ze zorganizowanych terenów narciarskich. Dodatkowo w Komendzie Wojewódzkiej Policji będą regularnie organizowane spotkania dla dzieci pod nazwą Akademia Bezpieczeństwa z komisarzem Zebrą, podczas których będą przekazywane najważniejsze zasady bezpieczeństwa.